Cześć. Wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie Ragalf i jego drużyna powoli będą zmierzać na zachód, żeby dostać się do miasta Is, a wcześniej do więzienia Baphometa. Zanim to zrobię, mam jeszcze kilka poziomów do rozdania dla członków drużyny, którzy nie wędrują z nami. Zaczniemy od Trevera, brata Sosiela. Damy mu wojownika dwuręcznego, kolejny poziom. Dorzucimy te skille, nad którymi pracował. I otrzymamy Greater Weapon Focus na Falchions. To jest jego specjalizacja. Super, więc to mu damy. Zobaczę w ogóle, czy mamy jakiś... Mamy dwa Falchiony plus 2, a on tutaj walczy Falchionem plus 3, a tutaj Longswordem. I do tego walczy Great Axem, tak? No właśnie. Możemy mu dorzucić jeszcze... To może nie dla niego. Dobra, i tak go nie będę brał, ponieważ nie potrzebuję wojownika, więc sobie to na razie pominę. Greyborowi damy 18 poziom w zabójcy. Umiejętności takie, jakie miał, takie będzie miał. I proszę bardzo, mamy dodatkowy talent z Slayera. Blinding Strike. Combat Trick. O, jakiś nowy. I co my tu mamy? Improved. Ok, inicjatywa. No. To możemy mu wziąć w sumie. Precise Strike. Przyda się w razie czego. Chyba, że zobaczę jeszcze, co on tam ma innego do wyboru. Vital Strike. Tower Shield. Stagaj, nie, dobra. Wezmę mu ten Precise Strike. To chyba będzie najlepsze, ponieważ jakbyśmy go mieli mieć, no to reszta drużyny też z tego korzysta, więc wszyscy na tym zyskają. Następny Deran, który jeszcze z nami nie wyruszył nigdy. Damy mu 9 poziom mistycznego Teurga. Dorzucimy te umiejętności. No nie, może nie perswazję, wiedza o religii. O, to mu damy. I 7 poziom Oracle Spell. Super. Weźmiemy mu... Rozumiem, że on wtedy występowałby zamiast Sosiela w takich sytuacjach, więc weźmiemy leczenie poważnych ran. I dodatkowo jeszcze mamy jedno zaklęcie. I tutaj będzie to... A tego nie mamy, Thundering Drum. To może być ciekawe. Slow, też całkiem niezły. Deep Slumber. Nie będę brał tych zaklęć, które już mamy. Dam mu takie, których nie mamy. I proszę bardzo, jeszcze dwa zaklęcia z 5 poziomu dla niego. Zatem weźmy Joyful Rapture. To leczy. I lepszy heroizm. Też może być dobry. Już następny jest... A, następny jest Nenio. Ok. 18 poziom czarodzieja. Scroll Savant to jest jej specjalizacja. I z 9 poziomu zalecają mi Shades. Gra mi zaleca, żeby wziąć. To jest jedyny czar chyba z iluzji dostępny na 9 poziomie. A ona się w tym specjalizuje, więc zabierzemy, weźmiemy to na pewno. Icy Prison ma Ragalf, więc u niej możemy wziąć na przykład... weźmy to słowo mocy. Śmierć. Dobra. I ostatnie dwie osoby to Ember. 18 poziom wiedźmy. Rozdamy tutaj umiejętności. Damy jej... ma kolejnego Hexa. Damy jej Major Healing może. Chociaż w sumie chwila. Muszę się sobie tutaj przejrzeć, jakie ma Hexy. Chociaż z nią długo nie biegałem, to będziemy musieli z nią ruszyć na jedną z przygód.
wkrótce. Mam dla niej zadanie, więc trzeba będzie ją wziąć. Jeżeli będziemy ją brać, to będziemy ją brać raczej za Sosiela. Więc wydaje mi się, że najlepiej będzie wziąć coś leczniczego. Ale przejrzyjmy tutaj jeszcze. Animal Servant. No to transformacja. Animal Skin. Stajesz się zwierzęciem. Aura czystości. Choroby, trucizny, jakieś śmierdzące gazy są znegowane. Dar bestii. Można zamienić kogoś w bestię, dając mu naturalne ataki. Klątwa śmierci. Jest zmęczona, potem wycieńczona, a w trzeciej rundzie... O! To też jest całkiem niezłe, The Dead Curse. Ale myślę, żeby jej wziąć coś leczniczego bardziej. Albo to, bo to leczy tak 5 przez... No. To też jest bardzo dobre. Ja tylko nie wiem właśnie, czy ma... Poszedłbym w nią w leczenie. Teraz pytanie, czy healing, major healing, czy ta regeneracja. Weźmiemy tą regenerację, ona brzmi najlepiej i leczy do tego punkty ability score, tak? Dobra. I proszę bardzo, dokładnie weźmiemy jej na 9 poziomie leczenie masowe krytycznych ran i wtedy będzie ją można wziąć zamiast Sosiela. Dobra. Ostatni w kolejce jest Woodjiff. W ogóle czy Woodjiff ma już... Tak, Woodjiff ma już też skończoną swoją przygodę, więc mu weźmiemy kolejny poziom Łotrzyka. Dam mu Mobility, Trickstery, Stealth, Perception i Wiedza Arkana. Niech będzie. Dwa zaklęcia ma do wyboru, super. Weźmiemy mu Dezintegrację na pewno. To się u niego przyda i... On ma sporo tych zaklęć, z 5, z 3, ale to z 6 najlepiej będzie je wszystkie wziąć. Tak mi się wydaje. Tylko pytanie jakie? Może Chain Lightning? Te Chain Lightning, tak czytam, powinno być w porządku. Chains of Light jeszcze jest, dezintegracja. Tylko że z nim raczej nie będziemy już wędrować w stronę chyba damage'u, tylko coś by się przydało takiego typu właśnie Tarpul, Undead to Death może, no, chociaż to z 5 poziomu to nie. Ciężko wybrać tutaj u niego. Ostatnia postać i tak dużo do wyboru, że ciężko sobie tutaj coś wziąć. Ale weźmy te Chain Lightning, myślę. Chociaż Ragalf też to ma, dobra. I ma to Nenio, to bez sensu. Dobra, a może Cloak of Dreams, żeby usnęły postacie, które się na niego będą... Okej, to też może być dobre. Dragonkin. Też jest całkiem zły. Hellfire Ray. Phantasmal Purification. Okej, transformacja. A może to mu weźmiemy transformację, dokładnie jedna runda na poziom i będzie się nadawał do walki. To tak wziąłem mu od tak, bez większego zastanowienia. I tak nie planujemy z Woodjiffem już wędrować za bardzo. A teraz po rozdaniu poziomów zbieram swoją standardową ekipę, z którą chodzę całą grę. Wychodzimy do bram, zostawiamy
tą ekipę, która jest sprawdzona już od wielu, wielu, wielu godzin spędzonych w Pathfinderze drużyna, więc wiem, na co ich stać, wiem, na co ich nie stać. Jesteśmy gotowi. Armia demonów jakaś nadchodzi. Tylko pytanie, gdzie ta armia demonów nadchodzi? Tak w ogóle to bym sobie zmienił... Możemy wynająć tych krasnoludów nieco. Możemy wynająć... Kogo by tutaj jeszcze wynająć? Nie ma nikogo. Zostawiamy to tak, jak jest. I szukamy wejścia do tego więzienia w Ranie Świata. Które tutaj mamy wejście? Tędy. Żeby się tutaj dostać, najlepiej byłoby się przeteleportować gdzieś, ale nie ma gdzie. Do Gloomy Gorge, no właśnie. Ile nam zejdzie podróż tutaj? Jeden dzień i 15 godzin, okej. Mam nadzieję, że po drodze nic się nie zmieni. O, proszę bardzo, armia tutaj nadchodzi sobie wrogów. Już ich widzimy. Gdzie są te demony? Gdzie są te demony? Gdzieś tutaj mi jakieś... O, tutaj są właśnie. Armia Drezen, czemu wy tutaj stoicie? Gdzie wy w ogóle mieliście iść, drodzy moi? Nigdzie. Dobra, powstrzymacie sobie tutaj tą armię nadchodzącą demonów. 115 punktów. No dobra, ruszajcie. Tak jest. Przechodzicie obok. Wraca moja drużyna. Drużyna kontynuuje wędrówkę. Teraz to się możecie teleportować. Omijamy wrogów. Nie odpoczywamy. Armia demonów się zbliża. Zatem my się też będziemy zbliżać do niej. Gdzie jest ta armia demonów? Nie, nie, nie wy. Armia smoków. Kontynuować swoją drogę. Tak jest. I mamy 0 punktów, ale stoimy naprzeciwko wrogom. Super. Tymczasem drużyna... O, proszę bardzo, jeszcze zarządzanie krucjatą. W międzyczasie się pojawiło. Artefakt jest skończony. Super. Nasz Ragalf ma teraz sekretną broń, która może zostać użyta podczas... napaści na fortece. I zostanie zmieniony relikt. Możemy wybrać Baphomet's Fury Rope. Co to jest? Co to za bro... Okej. Spróbujemy zrobić szatę dla Ragalfa. Możemy jeszcze wydać to. Zabronić klubu. Mamy nowy klub wśród naszych żołnierzy w krucjacie. Klub ten polega na tym, że dołączają do nich żołnierze, którzy stracili swoich kamratów w walce. Wychodzą z Drezen, wyruszają z Drezen, żeby jak najprędzej umrzeć, przy tym zadając jak największe obrażenia. Mamy do wyboru kilka różnych rzeczy. Ale zbanujemy ten klub. Ragalf na takie rzeczy nie pozwala. Dobra. Wracamy do mapy. Okej. Kontynuować drogę. I jednocześnie tutaj możemy... O, proszę bardzo. Mogę chyba coś zbudować. Możemy się jeszcze tutaj przejść. Super. Tu. Ominąć wrogów, ale ja chcę dokładnie przejść do więzienia. Super, dotarliśmy. Jesteśmy wycieńczeni, także zanim drużyna ruszy do więzienia... To musi sobie odpocząć. Jednocześnie, zanim odpoczniemy, albo w sumie już możemy odpoczywać, bo widzę, że ta armia demonów się jeszcze nie ruszyła. How much more time do I have?
20 years, 10, 1. I do not fear him. What if Legion is lazy and undisciplined? I hope I do not live to see such disgrace. Regil podczas odpoczynku zauważył, że jego stopy totalnie pobladły. On niestety, jako gnom, który z natury w Pathfinderze, gnomy powinny mieć... proszę bardzo, zmieniamy i rozszerzamy się. Z natury gnomy w Pathfinderze powinny mieć raczej charaktery chaotyczne, związane z chaotycznym. Jako, że Regil jest rycerzem piekieł, jest praworządny zły, to ze względu na swoją praworządność oznacza to, że niestety jako gnoma dopada go choroba zwana bleaching, czyli wybielaniem. No i właśnie Regil zastanawia się, ile jeszcze czasu ma, zanim ta choroba go totalnie dopadnie. Choroba polega na tym, że gnomy wtedy bledną. W sensie coraz bardziej blade, aż do poziomu białości. Znaleźliśmy wejście do tego więzienia. Wygląda jak solidny, solidny most. Wzmocniony. Jakiś wygląda na dzieło krasnoludów. Może tutaj to jakaś krasnoludzka starożytna forteca jest, którą sobie kultyści Bafometa postanowili zamienić na swoją fortecę. Most ciągnie się bardzo, bardzo długo. Nie ma żadnych pułapek. O! Coś się Kronanowi nie udało. Gdzie tam nasz Kronan? Kronan w ogóle ma poziom. I to jest 18 poziom. Dostanie do atletyki bonus, do mobilności. I to koniec u niego. I otrzymał Crushing Despair. Ok, to wczytamy sobie, tak żeby nie otrzymał tego. Czy ja już powinienem się nabufować? To jest dobre pytanie. Czy może poczekać na pierwszych wrogów? Sam nie wiem. Na razie ruszymy do przodu dalej. Ominiemy to miejsce. Tą pułapkę. Idziemy dalej. Dobra, i od razu jest walka. Czyli rozumiem, że trzeba się nabufować przed przejściem przez ten most, ponieważ po drugiej stronie tego ogromnego kamiennego mostu na drużynę będzie już czekać stado wściekłych. Pewnie zmodyfikowanych minotaurów. To nie jest nigdy dobry przeciwnik do walki, ale my się tutaj przygotujemy. Czyli tak, jedna minuta na poziom, 18 minut, super. Zaczniemy od tego, tak. Sela rzuci na siebie aspekt anioła. Tak. Rzuć Sosiel tutaj, czar. Sela rzuci na siebie. Sela rzuci jeszcze na Lana. Mamy Greater Magic. A gdzie mamy Crusader's Edge? Co tu się stało? Czemu nie ma? Co się stało? Czemu nie mam Crusader's Edge? Dobra, nieważne. Trochę słabo. Ale już jakoś sobie poradzimy. Ulepszmy jeszcze. Tak, całą drużynę. Tak. No, dobra, na razie rzucimy tyle. Mogę jeszcze sobie pozwolić na to, żebyśmy rzucili 10 minut Stone Skin. Zawsze dobry pomysł. Zapiszemy grę.
albo może na nowym save'ie, jakby się okazało, że to wszystko było trochę overkill. Ruszamy do przedsiebie. Teraz się rzuty powinny udać. No jak failed. Mamy 16 modyfikatorów do woli. Dobra, to trzeba to jeszcze podbić. Ponieważ tutaj już widzę, jest jakaś aura desperacji, która odejmuje nam, daje nam kary do rzutów na atak i tak dalej. Trochę nieuczciwe. Ale rozumiem, powstrzymać 6-osobową drużynę na 18 poziomie w Pathfinderze to jest po prostu masakra. Na całe szczęście drużyna tutaj powinna jeszcze mieć kilka innych trików. Zaraz zobaczymy, czym by się tu jeszcze nabufować. Już mamy, tu mamy, tu mamy. Dobra, w sumie... O, jeszcze opóźnienie trucizny możemy. Blessa. Super. I Sela. Co my tu jeszcze mamy? Sela. Usunięcie paraliżu, no to tak niepotrzebne. Dobra. Najwyżej zawalczymy z tymi minusami. Aż się boję, co tam na drużynę będzie czekać, ale przekonamy się wkrótce. To miejsce jest ważne też ze względu na personalne zadania Ragalfa. Polegające na wykonaniu tych questów dla... Dobra, walczymy z nimi. Przed nami raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu tych minotaurów. A, 15 poziomy. Ale poczekamy za Ragalfa. Poczekamy za Ragalfa. Ragalf sobie tutaj skorzysta z... A, załóżmy z tego. I rzucimy kulę ognia. Tak. Okej, okay, to całkiem spore obrażenia poszły. Shadow Demon pojawił się. Sela poczeka. Poczeka, poczeka. Lam punktki. I co? I 8 ataków w tego Minotaura. O, Lam, dobra, trafia. Super, 2 zabite. Ten Minotaur podbiega do nas. Na szczęście nie trafił, a... Arusza go posprzątała. Sosiel, czekaj, albo rzuć Bit of Lag na Sela. Dokładnie, poczekamy na te minotaury. Pierwszy z nich podbiega i za 116 trafił w Regila. O ty bydlaku. Kolejny minotaur podbiega i nie trafił w Regila. Super, dzięki czemu spalimy jednego z nich, na przykład tego pana. O nie, przetrwał. Dobra. To może teraz 7 ataków go uspokoi. Tak jest. Mamut tak samo zaatakuje. Zabije i ostatni minotaur podbiega i nie trafił w nikogo. Super. Lan, 7 ataków. Przewrócił wroga. Sela go. I... Mamy wejście odblokowane. Regil, ty w sumie, mój drogi panie, zobaczmy, co, czego byś się tutaj mógł napić. O, właśnie tego. Wypiłeś 5 mikstur, super. Przeszukajmy ciała minotaurów. Do sprzedaży rzeczy. Most! Kończy się ogromnymi, podwójnymi drzwiami, na których ktoś wyrzeźbił twarze jakichś krzyczących postaci. Po lewej i po prawej stronie od tych wrót na kamiennych ścianach widać znaki, symbole Bafometa. Podbiegamy tutaj. Imponujące wrota z czarnego metalu. Wysokie są na co najmniej 20 stóp. Wykrzywione twarze wypełniają powierzchnię drzwi, krzycząc w cierpieniu. Na jednym z drzwi widać jakieś skomplikowane mechanizmy z ogromną
dziurą na klucz w samym centrum. Przyjrzyj się bramie. Zapach bólu i strachu zdaje się emanować z metalu, z którego skonstruowane są drzwi. Musimy zmusić się oraz swoją wolę do tego, żeby otworzyć drzwi. Wiedza Arkana 34, mamy Arkana Ragalfem plus 27. Pozwoli nam to zrozumieć, jakie zaklęcia zostały użyte do tego, żeby zaklnąć te drzwi. Nie udało się! Jakim cudem? Jakim cudem to się nie udało? Aha, miałem dwa. Dobra. Religia 36. Udało się. Pomimo tego, iż Ragalf, mimo wielkiego talentu, jaki ma w obsługiwaniu magicznych przedmiotów, nie dał rady i musiał podejść nasz kapłan, którego wiedza o religii pozwoliła nam zrozumieć, że jasnym jest, że to nie stal, żelazo, ani żaden inny metal znany dla naszej drużyny. Zdaje się, że substancja, z której stworzono drzwi, pochodzi z esencji samej otchłani w sobie i utorturowanych dusz, które zostały w to wplecione. Posłuchajmy tych twarzy. Drużyna skupia się na szeptach i nagle czujemy się, jakby ogromna czarna dziura pełna bólu i szaleństwa rozpostarła się pod stopami drużyny. Pikujemy w dół, a tysiące twarzy dookoła nas krzyczą o nieskończonych horrorach, jakie spotkały ich za życia i za śmierci. Zmuszamy się do wydostania z tej burzy. Dobra. Dotknijmy jednych z drzwi. W momencie, w którym Ragalf dotyka tego mrocznego metalu, przez jego palce przebiega dreszcz. Przez ułamek sekundy twarze na drzwiach zapominają o swoim cierpieniu i kierują się w stronę drużyny. Zakończmy. Use Magic Device. Nie udało się. Trickstery. Nie udało się. Okej. Okay. Próbowaliśmy otworzyć. Włamać się. Gdy próbowaliśmy włamać się do drzwi, uruchomiliśmy Arusze, domyślam się, ponieważ ona jest specjalistką we włamaniach, uruchomiła jakiś dziwaczny mechanizm, który rozgrzał do czerwoności nasze wytrychy i niemalże nie spalił nas żywcem. Nie jesteśmy w stanie pokonać tej bariery. Słudzy Bafometa zadbali o to, żeby żaden z niechcianych gości nie wszedł do jego więzienia. Ragalf wpada jeszcze na ostatnią desperacką próbę. Możemy wezwać naszą mityczną moc do tego, żeby przebić się siłą przez bramy. Najprawdopodobniej te drzwi są zaklęte i zapłacimy sporą cenę za nasze wtargnięcie, ale musimy wejść, prawda? Spróbujmy znaleźć jeszcze inną drogę. Dobra, rozejrzyjmy się. Wiedza o religii 34. Dzięki której Sosiel zauważył, że krew spływa tutaj po ścianach. Czy da się tutaj jakoś inaczej dostać? Chyba nie. Dobra. Oczyśćmy bramy oczyszczającym krzykiem smoka i... Brama otwiera się powoli. O ja. Otrzymaliśmy spore obrażenia. Zginęły nam postacie, otrzymaliśmy minusy i to nas będzie kosztować, rozumiem, jeden odpoczynek. Dobra, spróbujmy się tam dostać jakoś inaczej. Przede wszystkim spróbujmy się dowiedzieć Ragalfem jeszcze czegoś więcej o tym zamku.
No a jak nie, to trzeba będzie odpoczywać. Znowu masakra. Czy... To nie jest to. Ja potrzebuję późniejszego... Późniejszego zapisu potrzebuję. Jak to pokonać? Tą bramę. Chyba nie mam wyboru. Chyba będę musiał po prostu zionąć niczym smok oczyszczającym ogniem. Ale jeszcze spróbujmy. Może jeszcze coś się uda. A nie, jednak. Widzę, że nie zapisałem sobie gry. Dobra. Przejdźmy się dalej. Tym razem zapiszemy. Zacznijmy jeszcze raz, 7 ataków. Regil, poczekaj. Ragolf, rzuć kulę ognia, mniej więcej tu, super. Dobra, jeden z nich chyba umarł. Arushae dobije resztę. Nie możemy podejść tylko. Sela poczeka, Bismuth poczeka, Sosiel poczeka, niech te podejdą do nas. Mhm. No teraz już o wiele lepiej. Kolejny Minotaur atakuje mi demona, super. Lan użyje punktu ki i teraz tak, 8 ataków. Regil, 7 ataków, super. Regilowi całkiem nieźle poszło. Ale mogło być lepiej. Dobra, Ragolf, spal go do końca. Nie trafił, dobra. No to Arushae trafi. Poczekajmy. Rzućmy sobie, albo poczekajmy. Kronan czeka. Minotaur skupia się na demonie. Co mnie bardzo cieszy. No i teraz lat. 8 ataków. Podbiegamy. Kończymy walkę. Dobra. Zbierzmy to wszystko. To też. Tutaj wiedza o religii nam podpowiada. No i właśnie. Zapiszmy tą grę teraz. I jeszcze raz spróbujmy podejść do tych drzwi. Nawet plus 20 mi nic nie da. No jak się nie udało? Co wy mówicie? Jakim cudem mi się to nie udaje? Rzut 5 plus 27. 32, dobra. To jeszcze raz wczytamy. I spróbuję odkryć, co tam się tak naprawdę kryje za tymi drzwiami. No, powiem wam, ciężkie to wejście. Próbujemy. Znowu nie? A, tutaj było 53. Tym razem się udało. Zdaje się, że zaklęcie zabezpieczające drzwi zostało rzucone przez samego Baphometa. Trickstery 33, 20 plus 33, to jest 53, nie uda się. I teraz mam do wyboru znaleźć inny sposób, albo użyć tej mojej ścieżki. A co się stanie, jak puszczę ogień, tylko korumpujący? Okej, brama się otworzy, ale znowu dostaniemy pewnie
tą pułapką, tak. I nas pozabija. Dobra, nie ma chyba innego wyboru, jak się przebić tu w ten sposób. Za pomocą tego oddechu smoka. No chyba, że naturalna 20. Ajajaj, ale musiałbym jeszcze o 3 podbić umiejętność trickstery. Rzucić naturalną 20. Jak to zrobić? Dobra, Sosiel, rzuć na Arusha. Rzuć na Ragalfa. Tak. Podbijmy sobie jeszcze plus 1 na skill checki. Rzućmy sobie jeszcze. Co by tu jeszcze nam poprawiło sytuację? Coś, co nam poprawi skill checki. No właśnie, co? Chyba, że mamy jakieś mikstury. Mikstura ochrony przed kwasem heroizmu. Okej. Wypij miksturę heroizmu. Jak to wygląda teraz? Plus 66 do stealth, no super. Luck, morale. Plus 36 trickstery, czyli na 19-20 wyjdzie. Plus 35. Ale to będzie rzeźnia, żeby mi się to udało. Próbujemy. Trickstery 55, plus 36. Nie udało się. Dobra, spróbuję tak 4 razy. Może, jak będę cierpliwy. Żeby Arusha udało się otworzyć te drzwi. A jak nie, no to przyjmę te przekleństwo niestety. Na 19-20 nam wychodzi. Nie wiem, czy gra mi na to pozwoli w ogóle, ale co, warto spróbować. 9, no plus 36. Jeszcze raz spróbujemy. Tak będę próbował i próbował. Ale też nie chcę całej godziny poświęcić na to, żeby teraz próbować się włamać, więc najprawdopodobniej no ostatecznie zionę tym ogniem, no. Zionę. Ha! Ale fart. Ale fart. 19 na rzucie. Plus 36 daje nam informację o tym, że doświadczony włamywacz otworzy każdy zamek. Nawet taki stworzony przez potężne demony. Z zaskakującą precyzją i prędkością po chwili, po tym jak Arusha pracuje przy zamku, słychać klik z głębiny zamku, a drzwi powoli się otwierają. No i super. Udało się otworzyć, a do tego widzę, że jeden z minotaurów nie jest tak źle do nas nastawiony. Dobra. Już chyba to koniec. Co to ma znaczyć? Wtargnięcie? Podchodzi jeden z demonów. Zatrzymajcie intruzów. Niech dołączą ich kości do kości innych. I zaczyna się od razu kolejna walka. Widać jakąś... No właśnie, co to jest? Fontannę krwi? Coś takiego. Arusha może za to 5 ataków wyprowadzić w tego minotaura. Lan niestety nie za bardzo, ale może podejść i strzelić w kolejnego z nich. Bismut poczeka, teraz kto? Demodant. Podbiega do nas, ale zakończy się to dla niego bardzo, bardzo źle. Co tu się stało?
Regil trochę zraniony jest przez tego Damodanda, który okazał się być całkiem sprawny, jeżeli chodzi o walkę wręcz. No dobra. Leczenie krytycznych ran. Sosiel, no. Co jest Sosiel? No, teraz uleczył dopiero. Demon cienia podbiega tam. I Ragalf. Nie mamy nawet... Okej, nie mamy wejścia na Icy Prison. Ale możemy rzucić kulę ognia tutaj. Spalić kogoś po drodze. I teraz Sela. No, Sela rzuci Mark of Justice na niego. Podbiegnie i go zaatakuje. Cronan tak samo. Kolejny Destroyer, ale on się skupia na naszym. Demonie, super. Arushae, 5 ataków. Super, wystarczyło. Lan, punktki, proszę bardzo, 8 ataków. Bismuth poczeka, Regil poczeka tym razem. Sosiel, ulecz mi Regila. Chociaż o tyle, tak. No i Ragalf zdezintegruje tego ostatniego potwora. On jeszcze stoi? To jest skandal! Dobra. Sera, poczekaj. Mamut, poczekaj. Ten Demodant skupi się na moim Shadow Demonie, co mnie bardzo cieszy, bo teraz Arushae powinna go dobić. Udało się. Znowu ktoś się pojawił. Po raz kolejny. Jeszcze nie zdążyliśmy przekroczyć wrót tego więzienia. A czujemy, jak jesteśmy cały czas badani przez parę bardzo uważnych oczu, które zdają się być niezwykle malutkie na ogromnej twarzy. Raz na jakiś czas transparentny film przebiega po tych oczach. Niczym błysk jaszczura. Demon obserwuje nas przez chwilę, po czym daje, jakby skłania się ku Ragalfowi z satysfakcją. A, więc to jest ta kreatura, która złożyła nam wizytę. Doskonały nowy nabytek do mojej kolekcji. Będę zaszczycona, gdy będę mogła wypchać cię oraz całą twoją drużynę i udekorować wami moje pomieszczenia. A czym ty niby jesteś? Zapytał Ragalf. Marilith odpowiada mu spokojnie, nadal wpatrując się w niego z pełną pewnością. Ja jestem zarządcą tego więzienia, a Aponavictus. Wszyscy tutaj, zarówno więźniowie, jak i strażnicy, są mymi zabawkami. Teraz ty zostaniesz jedną z nich. A co to za miejsce? To jest... Nieuniknione więzienie, największe więzienie, jakie kiedykolwiek istniało. Tutaj więźniowie Baphometa przeżywają nieopisywalne tortury, a ich kości później dołączają do myriada innych. Lepiej nie stój mi na drodze. O, mamy zatem niesamowitą grę przed nami. Nie zawiedź mnie. Najpierw otworzę twoją skórę od dołu do góry, a później obedrę cię z niej. I uszyję sobie z niej całkiem niezłą sukienkę. Będzie to trwało co prawda kilka dni, ale w końcu staniesz przede mną kompletnie nagi. I nawet lekki wietrzyk spowoduje nieobliczalny ból na twym ciele. Później zacznę wyjmować twoje wewnętrzne organy. Tak ostrożnie, żeby ich nie zranić. Moja magia zapewni nam wszystkim, że nie umrzesz, a będziesz przeżywał męki. Bla, bla, bla. Idziemy tu po anioła. Oddawaj go natychmiast. Nie oddałabym ci go, nawet gdybym mogła. Na nieszczęście was wszystkich, jak i na moje nieszczęście, nie jest jedną z moich zabawek. Chciałam dodać go do swojej kolekcji, ale mój lord mi na to nie pozwolił. Muszę więc się po prostu delektować tylko jego krzykami. Nie boję się ciebie. Walczyłem z Baphometem i nie był tak silny.
Mów ile chcesz. Za każde z twoich okrutnych słów zapłacisz niesamowicie. Kiedy skończę cię wypychać, będę cię trzymać przy życiu. Jako nic nie mówiącą statuę. Dobra. Straszysz. Drużyna tu właśnie wybiła wam drzwi. Zabiliśmy całą waszą straż. No i co? I wchodzimy do... No nie! Możemy wejść do środka? Możemy. Przybyliśmy do środka. Kolejna jakaś pieczęć. Po naszej lewej stronie ustawmy się dobrze. Tak, jesteśmy teraz na północ, więc na południe idzie jeden korytarz. Drugi korytarz jest na północ, ale zabezpieczony jakąś dziwaczną barierą. Czy uda się zdjąć tą barierę? Tak, po prostu? Wątpię. Okej, udało się. Więc teraz północ czy południe? Północ czy południe? Dobra, najpierw drużyna ruszy na północ. Póki jeszcze mamy kilka fajnych czarów na sobie. Odświeżymy. Tak jest. Odświeżymy nasze czary. Na końcu tego korytarza, który wygląda bardzo, bardzo podobnie do tego, jak wyglądało Sanktuarium Kości Słoniowej, również poświęcone Baphometowi. Setki czaszek, dekoracje również stworzone z czaszek i proszę bardzo, naprzeciwko nas, na końcu korytarza znajduje się czarny obelisk, który emituje z siebie zaklęcie miażdżącej desperacji. I Atletyka 37 niszczy ten obelisk. No raczej u nas bez problemu. Do widzenia. O, co się stało? Sosiel, podlecz tu całą ekipę. Od razu lepiej. Mamy przejście na lewo? Nie. Mamy przejście na prawo, czyli na wschód od nas. Znajduje się kolejna komnata. Przejdźmy tam. Rzeka krwi spływa do czegoś w rodzaju studzienki. Czarna krew spływa również ze ścian. A my możemy przejść się tylko na południe. No dobra. O, proszę bardzo. Kto tu przed nami? Kolejny minotaur. Zobaczymy, jak sobie poradzi z 7 atakami naszego mnicha. A jak nie to, to 2 szarże musisz jeszcze przetrwać. Enigmatyczny minotaurze. A jak nawet to przetrwałeś, to czekają cię jeszcze magiczne pociski Ragalfa. A jak nawet to przetrwałeś, to jeszcze Arushael wyda strzał i zakończy twój żywot. Pokonany. Enigmatyczny minotaur. Możemy zejść dalej na południe. Super. Korytarz kończy się drzwiami kierującymi nas na zachód. Na wschód. Otwórzmy te drzwi. Wewnątrz widzę posadzkę, również udekorowaną kościami, oraz jakąś skrzynię. W skrzyni mikstura demonicznych trucizn. Stara mapa Pistanu. O, proszę bardzo. I kolejne demony. Słyszałem, że mistrz otrzymał straszną ranę. Założę się, że to wszystko robota Nocti Kuli. To ona jest powodem, dla którego teraz jesteśmy w stanie wojny. Odpowiada mu kolejny demon. A może to niebiosa? Może to ten anielski więzień, który uderzył w naszego pana, co? Oni chyba rozmawiają o Baphomecie. I zaczynamy kolejną walkę. Dobra. Inkub Dominator, Sukub i ten Mythic Dreamslayer, dobra. Zaatakujmy go. Krytyczny cios. O, kolejne demony się tu pojawiły. Spróbujmy dobić tego inkuba, chociaż nie udało się. Okej. Nawet szybko poszło. Punkt ki, lan i 8 ataków. Mamut, dobijesz? Nie dobijesz, ale wykonałeś atak krytyczny.
dreszcz podbiegł i umarł. Kolejny dreszcz podbiegnie i umrze. Zabijając mistrza Ciela, wysadził się. O nie. Może rzucę jednak jeszcze jakieś odporności, póki mamy. Nie byłoby to takie złe. No, jestem ciekawy, cóż tam w tym więzieniu Baphometa nas spotka. No, na pewno będzie ciężko. My jesteśmy dopiero tutaj. Nie zapisałem znowu gry. Jest tragedia. Ale dobra, w takim wypadku rzucę sobie jeszcze na drużynę prawdziwe widzenie. Sosiel rzuci na wszystkich odporność na ogień. I na elektryczność. Dobra. Zapisujemy grę po raz kolejny. Jeszcze raz zobaczmy, co tam się działo. Tutaj stał Minotaur. Gdzieś tu stał, tak? Pan Minotaur. Dzień dobry, panie Minotaurze. Zawalczmy. Może mamut? Nie trafił, dobra. Sosiel, ty czekaj. Regil, ty podbiegnij. Lan. Dobra, teraz poszło jeszcze lepiej. Zapisujemy grę. I ruszamy tym mrocznym korytarzem w dół na południe, żeby otworzyć te drzwi. Wejść tutaj sobie. I co? I wejść tutaj. Najgorsze, że nie, że oni teraz są jeszcze super przyjaźni, no na pewno. Dobra, omijamy te daremne dialogi. Zaczniemy od Ragalfa. Ragalfie, Ragalfie, kulę ognia masz. Może ją wykorzystasz. Całkiem nieźle. Ale co, one żyją dalej? Coś mi tu... Dobra, podbiegnij Bizmut, ty się poświęcisz najwyżej. No i Lan teraz punktki. 8 ataków. To zmarnowane ataki były. Dobra, Sosielu, ty nam podlecz Regila. Kronan, dobij jednego z nich chociaż. Regil, podbiegnij. Sela, dobij tego pana. Udało się, super. One się wysadzają. I kto umarł? Kronan? Kronan umarł. Dobra, to może jeszcze inaczej to załatwimy. Masaisi Prison powinien kompletnie uspokoić całą tą walkę. Tak mi się wydaje. Że to powinno w miarę dobrze pójść. Się przekonamy. Można jeszcze tutaj podleczyć nieco Regila. Napij się, chłopie. Wejdźmy raz jeszcze do tej sali. Bla, bla, bla. Ale Ragalf jest daleko, dobra. Teraz te drecze. Kronan. Sosiel, podbiegnij tu i lecz. Sela, podbiegnij tu. Teraz kolejny drecz. Okej, żyjemy. Regil stoi, super.
Mam nadzieję, że już zakończymy tą walkę teraz. Tak, dreszcze już nic nie robią, Sukub nic nie robi. Można walczyć dalej. Regil 6 ataków. Arusha. Lan. Wykończył kolejnego. Sosiel. Podlecz mi tutaj wszystkich. Co, nie da się go wysadzić, tego drecza? Co tu się dzieje? Nie wiem, czy się go da wysadzić, czy się nie da wysadzić, ale na pewno strzelimy w niego. Dobra, on nic nie zrobi. I teraz Arusha. Lan. Cronan. Sosiel. Potrzebuję Sosielu, żebyś mi uleczył dalej naszego kompana Regila. No podejdź śmiało do niego, tak jest. Sela, wykończ wroga. Dobra, i po walce. Super! Poszło całkiem sprytnie. Sprawnie, w sensie. Zobaczmy, co tutaj w skrzyniach leży. Co zostały wiły po sobie inkuby, ten panaj i tak dalej. I co, mamy kilka klatek, mamy kilka celi, jakieś sekretne drzwi na północ, na południe. Zobaczymy, gdzie nas doprowadzi to miejsce. Póki co jest niebezpiecznie tutaj, ale musimy stąd uwolnić anioła. Musimy też stąd zdobyć księgę, która jest potrzebna Ragolfowi do tego, żeby kontynuować nauki jako Złoty Smok. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej.